Klub Pan Szachu, gramy godzinę 40, moi drodzy. Pokochaj szachę? Kim jest ten zawodnik? Nie wiem kim. Gramy godzinę 40 i 3 minuty plus 2 sekundy. No dobra, szkoda, że w sumie jest dodawany czas, bo tak można... A szybko gra mój przeciwnik, w ogóle jak wariat. No cóż, no my też gramy szybko. Dzisiaj ustawiłem sobie właśnie tak szachownicę, że... No ale chyba jest ok, chyba wszystko widzicie, mam nadzieję. No dobrze, lecimy dalej. Szybkie wybicie, widzę, nastąpiło. Mojego przeciwnika. Skoczek sobie wróci. No i C5. Bicie w przelocie to zawsze zbije pionkiem. No to wybiłem. Za chwilę jakiś goniec E6, coś takiego. Tylko pionka będę chciał zgarnąć. Tu nie można, bo skoczek wisi. Właśnie strasznie szybko gra ten mój przeciwnik. Pokochaj szachy, no niby Wielka Brytania, ale Patryk Stanisz. No coś tam mi może to nazwisko mówi, ale nie do końca chyba. Moi drodzy widzowie, możecie grać wszyscy w tym momencie, jeżeli jesteście na Twitchu w tej sekundzie, więc każdy może się dopisać oczywiście do teamu i powalczyć. Spróbujemy zawalczyć, słuchajcie, o awans. No nie ma innej opcji. No i tutaj mój przeciwnik się nieco zamyślił. Jeżeli ktoś mi będzie obcinał czas, to będzie bardzo fajne, bo tutaj można berserkować, czyli z 3 minut i 2 sekund będzie się obcinało to na pół, no to wtedy... No to wtedy ten czas niestety się nie dodaje. Tam się obcina minuta 30 zostaje, ale niestety plus sekunda nie zostaje. Jeżeli by tak było, no to prawie wszyscy by chyba tutaj z tego korzystali. To też jest właśnie ryzyko, że wtedy my nie mamy dodawanego czasu, a przeciwnik ma. No i to może być stresujące nieco, bym powiedział. Tutaj kusi mnie bicie. Potem tutaj, żeby wziąć pionka. Tylko, że ten goniec się potem rozszaleje. Spróbuję zagrać może na hetmana, czyli tutaj. To znaczy na hetmana to na H6, ale wieża na G6 będzie chyba też stała tutaj całkiem dobrze. Ja mam nadzieję. Tu postraszymy hetmana. Ok. Postraszymy wieżę. Czy ja tej wieży nie zdobywam? Chyba nie. Tu wieża mi broni. Z zamiarem zagrania A4. Dzisiaj walczymy, tak? Mat Mard, klub kontra klub. Forma mutant to wy? Czy kto? Można się dopisać wykrzyknik klub Liches i tam na pewno zobaczysz link do klubu i tutaj będzie można się dopisać. No jest pionek wzięty, tu wprawdzie można wziąć pionka, a nie, nie można, bo tu jest hetman związany, więc to wygląda dobrze. No na pewno D5 zagram i skoczek oczywiście może teraz zbić, ale centralne pionki są zdecydowanie lepsze. Ciekawe, no to wieża G6.
I plan jest prosty. Będę chciał grać wieżą tutaj. Dobra, tu się chyba trzymam. Pewnie taki ruch mnie napotka. Mimo wszystko nacisnę na punkt G3. Można też tak chyba próbować grać. Dobra, idziemy tędy mimo wszystko, tymi pionkami będziemy się przesuwać. Chcę tak zagrać. Odpędzić skoczka. Co on tu kombinuje? Coś tam kombinuje. Tak można? Biorę skoczka. Okej. Czyli już podstawiłem, zobaczcie. Tyle pracy. Jeszcze nie tu odszedłem hetmanem. Kurczę. Nawet nie mogę tu z szachem zrobić. I znowu mnie to pokarało. No nie, to jest topa oczywiście. Ale jeszcze przeciwnik coś tam. O, dziwnie zagrał. To ja teraz mam szansę. Mam szansę teraz. Nie przegrać mam szansę, bo on mi może dawać wiecznego szacha. Wow, dzięki za subskrypcję. Dzięki serdecznie. Cześć, Cześć, powodzenia. powodzenia. Dzięki wielkie. To jest sub na 6 miesięcy? Wow. Grubo, dzięki, Artus. Czyli mój przeciwnik myśli o remisie. No dobra, taki remis chyba nie będzie zły. Jeszcze popróbujemy. Nie no, muszę tutaj grać. Nie ma wyjścia. Chodzi o to, że w tym turnieju trzeba grać troszkę sprytnie. Dosyć szybko partię. Najlepiej wygrywać, oczywiście. No spróbuję obciąć czas. To będzie dosyć ryzykowne, ale spróbuję zawalczyć. To moje ruchy na pewno nie będą jakieś teraz super dobre. Tutaj nie będzie czasu na myślenie. W sumie dlaczego ja tego nie zbiłem? Otworzyć pozycję. Skoczek jakiś wjedzie, wieża F2. Szybko muszę go straszyć posunięciem H4. W ogóle może goniec A3. Zejdźmy z pola rażenia, może nawet na G3. Ciekaw jestem, kto tu ma lepiej. Jedną wieżę może wymienimy.
On może być też taki, że tutaj teraz będę mógł zbić pionka. A jak zbije pionka, to trochę narusza jego tutaj prywatność. Wszystko widzi. No dobrze, jedną wieżę postaram się wymienić. Chociaż mogłem zbić skoczka. No właśnie, to jest ten brak czasu teraz, który mnie troszeczkę może paraliżować. Jednakże to nadal nie było złe posunięcie. Z powrotem grozi ta opcja. Wykrzyknik klub Liches. Wykrzyknik turniej nic nie da. Macie w opisie na Twitchu. Dokładnie trzeba wpisać, dokładnie. No wprawdzie mam teraz więcej czasu od przeciwnika, tylko że on ma dodawany czas. Plus 2 sekundy. Jak ja obciąłem czas, przypominam, już tego dodawanego nie mam niestety. O! No to teraz wygrywam. O, poddał się fajnie. Punkty zdobyłem. No, drużyna, na razie jesteśmy na pierwszym miejscu. No to jest początek gry oczywiście, ale dobrze, 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 walczymy. No turniej jeszcze potrwa, tutaj jest napisane na górze, godzinę 27, więc można dołączać spokojnie. No. Dobra, obetnę czas, no zaryzykuję. Podstawił mi piona koleś. Cieszę się z tego powodu. Idziemy na niego posunięciem H5. Skoczek G3 sobie tak zaplanowałem, żeby teraz H5 jeszcze mocniej uderzyć. Ale też długa roszada jest tutaj. O, można zbić najpierw. Jest pionek więcej, więc jest... Aha, pionka teraz podstawiam. Nie, tutaj mimo wszystko zagramy sobie H5. On to zbije skoczkiem, ja tutaj otworzę po prostu pozycję. No to gratulacje. Robię losowe ruchy. Gratulacje. To taki też dobry turniej na przełamanie się nieco. Fajnie. Chociaż może tutaj trzeba grać dosyć chyba bezpiecznie. Królem bliżej. Końcówka też będzie lepsza. Trochę postraszymy wieżą. Spróbujemy wymienić hetmany. Tu podstawiłem. Właśnie. To może trochę boleć. Ta strata niestety może boleć. Szczególnie, że mam mało czasu.
Bieżówka. Bieżówka nie jest z tych przyjemnych raczej. Tak, próbuję grać bezpiecznie, żeby to zremisować. Przynajmniej teraz już szans nie mam do dużych. A, źle pograłem. No dobra, ale mam nadzieję, że remis weźmie, no bo jak będzie tutaj teraz latał, no nie, no to to już jest chamstwo. No to jest typowe chamstwo właśnie. Okej, na szczęście. Na szczęście, ogarnął się. No dobra, pan Szachuś Klub tutaj, dobrze, dobrze. Tniemy. Co tam? Trzeba ryzykować. Zbić, najpierw widełki zrobić. Tutaj zbijemy. A mogą w ogóle końcem zbić. Cóż za decyzja. Ha, świetnie, muszę oddać hetmana, żeby mata w ogóle nie dostać. Nie, no jeszcze taki ruch mam na szczęście. Wtrącony. Dobrze go zauważyłem w ostatniej chwili. Wieża więcej już powinno się spokojnie udać. Mimo, że te hetmana mi tego gania strasznie. A teraz to już nie będzie aż tak łatwo, jak myślałem. Ale nadal powinno być. Tak, tak, bo tutaj musi mi wymienić hetmany, bo inaczej zachowam wieżę. Chociaż dalej to jest takie niejasne do końca. Aha, tutaj mi wchodzi, no dobra. Wezmę pionka. Bronimy się cały czas. Morety. No matko boska, co tu się dzieje w tej partii? No teraz to koleś przesadził. Tylko czy ja na czas zdążę tutaj ogarnąć. Ha, no jest mat, okay. Ogarnięte. Drużyno ogarnięte. A my robimy sobie fajną przewagę. Fajnie. No i fajnie, że punktujecie elegancko. Cieszy mnie to najbardziej.
A muszę zerknąć, kto tutaj streamuje w tym Poco High Szachy, bo nie kojarzę, może z buzi będę kojarzył. Aha, kojarzę. Pozdrawiam serdecznie. Już kojarzę, dobra. Spróbujemy obciąć. Za dużo tego obcinania czasu, ale kto nie ryzykuje. Se tego pionka. Co mi po tym pionku? Dobra, teraz tak zagrajmy. Tu grozi strzał. Sprytnie, sprytnie. Chociaż tu nawet może pionkiem zbije w sumie. Nie, pionkiem nie będzie dobre. Zaznaczymy sobie końcem. Cześć Pluska, dzięki. O, to teraz G4 i w ogóle fajnie to stanęło. Taki paraliż mały się robi na przeciwniku. A jednak tu próbuje przeciwnik. Dobra. No dobra, niech będzie ta wymiana. Niechaj ona będzie. Wolna linia tu powinna dużo gwarantować. Teraz podprowadzimy króla. Sekund, więc niedużo. Kurczę, a dobrze zagrała. Dobrze, dobrze chyba. Chociaż nie do końca. Troszkę za wolno.
Jest zwycięstwo, jest dobrze. Okej, wracamy. Wracamy. Spadliśmy na drugie, ale to nie szkodzi. Nadrabiamy. No dobra, znowu obcinam. Jak tak idzie, to trzeba obcinać. Iść za ciosem. Zdążył tutaj zagrać, zdążył. A muszę ten wybić. Tak, jeszcze mnie interesuje taka opcja. A już to się raczej nie uda. Oj, nie tak miało być. Skoczek mi się kliknął niechcąco. Co za pech. Tego nie widziałem. O, to jeszcze podstawka. To tu zagrał jeszcze gorzej. Znaczy gorzej dla siebie, bo mógł zbić na C5. Tu jest bicie. No jest, coś tam jest do bicia. Mam trochę tych podstawek jednak, niestety. To już jest przegrana. Jeżeli zbije i nie zbił, tutaj może zbić. Może? O rety, co tu się dzieje? Daje mi jakieś w ogóle szanse. Nie wiadomo skąd. Siema, siema, witam. Sprytnie. Nie pograł. A ja próbuję uciec od mata. A tu w ogóle mat grozi teraz na D8. A muszę tak. Już nie grozi. W ogóle masz teraz szacha jakiegoś legalnego? Chyba nie ma. Wtedy będę pionkiem zasuwał. Próbował mi dać mata. Forma mutant? Nie, formy mutant nie będzie.
Czyżbym zdążył w ogóle z takiego. Z takiego fora wyjść? No tak, teraz mam wygraną. Okej. No dobrze. Jest okej, słuchajcie. No drużyna pięknie się sprawuje. 84 punkty, brawo. No słuchajcie, jestem z was dumny, naprawdę. Szacun, jedziemy. Aż miło, aż miło. Fajnie, że w ogóle jest was bardzo dużo. Dzisiaj 50 osób albo więcej, może tylko 50 pokazuje na liście. Także super. Na razie lecimy w dobrym kierunku. No tnę. Co ja tam będę się szczypał? A, dobrze, nie zrobiłem deklarowanego posunięcia. Co? To tak można? Biorę. Jak dają pionki, to biorę. Biorę. Co mam nie brać? To tutaj chyba pomęczymy kolegę tym posunięciem. Niezbyt to może być męczące dla niego. No troszkę mam tutaj przeciągów, nie powiem, że nie. Coś tam mnie próbuje. Widzę tutaj bicie niestety również. O, to może być lepsze dla niego. No i tym H4 mnie tam zawsze coś próbują zanęcić. Ciekawe, czy on widzi bicie na G6. No musi widzieć, nie widział. Jak nie widział, to dla mnie dobrze. A tutaj nie mogę. Tak muszę. Bronić się za wszelką cenę. Aha. Się robi niebezpiecznie bardzo. Dobra, bronimy. Kurczę, jeszcze mało czasu. A w obronie jest ciężko. Król H7 chyba. O, właśnie. Właśnie, dobra, tak. Nie wiem w sumie co grać. Tutaj bym chciał. W sumie mogą. A od razu mogą, bo hetmana mogą wybić. Dobra, próbujemy skoczek G7. Taktycznie on słabo gra. Ja słabiej, ja oczywiście słabiej, ale on jeszcze słabiej, bo nie wykorzystuje tych swoich szans. Dobra, ta wymiana jest dla mnie ok. Wymianka. I groźba mata, więc wymiana jest. Aha, on może dać szacha. A dobra, uratowałem tu jakąś pozycję, ale mam mało czasu, to jest ten problem. Właśnie. To jeszcze gorzej, tego nie widziałem. Oj, tego nie widziałem, dobra. Znaczy się poddaję. Okej, okay. Czyli tego czasu mi zabrakło na koniec. Ale można sobie na to pozwolić, gdy drużyna idzie dobrze.
Artus pisze, że 8 ruchów, a chłop bez piona. Tak się gra z dużo lepszym przeciwnikiem. Nie za bardzo rozumiem tej wypowiedzi. Adekwatnie do tej partii, czy do twojej, czy do czyjej? Dobra, tniemy. Tniemy tam. Dlaczego D5 w ogóle zagrałem? Może być i D5. No tak, jakbym nie uciął czasu, to byśmy dłużej grali, ale właśnie te ligi są takie specyficzne, bo jakby nie było w ogóle czasu dodawanego, to byłoby dosyć ciekawe, bo można by było ten czas obcinać, bo ten dodawany jednak potem bardzo dużo daje. Sam z tego korzystałem, jak lepsi zawodnicy obcinali czas, bo dlaczego by nie? Tutaj to wezmę. O, tutaj świetnie się ustawię ze Hetmanem. Będziemy atakować. No wleci mi tutaj na D6, wleci. Widzę to, widzę. Nie wiem, czy B5 jest dobre, bo tu skoczek mi trochę podwisa. Może być to złe posunięcie. Tutaj wybiję, wezmę wieżę. Chodzi mi się pozycja, tylko nie posypała. Znaczy wieżę na C1 muszę wziąć. Może nie jest tak źle. Istnieje szach. I tutaj trzeba bronić. Call of Duty grasz w szachy. Spoko. Spoko połączenie. Chociaż ja Call of Duty kompletnie nie rozumiem, ale powodzenia. No tutaj chyba już go mamy. Tu wezmę za chwilę skoczkę na D6. No przewaga jest to oczywiście czarnych ogromna. Kwestia dowozu tej pozycji do końca. Poddał. No to słusznie. Słusznie, mój drogi przyjacielu. Fajnie, punkty wlatują. Ciekawy jestem, kto obcina. Kto jest w ogóle na streamie? Tutaj z graczy. Dajcie znać. Napiszcie cokolwiek. Ja albo nie wiem. Ja na przykład, że jesteście. To będę wiedział. Czy obcinacie czas? To mnie interesuje. Czarnymi znowu trzeba obciąć. Chociaż takie ćwiczenia na refleks może też się przydadzą. Dlaczego by nie? Intensywne myślenie. Dobra, wybitka, wybitka. Przeciwnik postanowił powymieniać. No dobrze.
Ma prawo. Okej, okay, Hetman A5 jakiś może. Coś w tym stylu. Kwestia prawa. No to jesteś człowiek orkiestra, Artus. Dzięki, dzięki jeszcze raz za słupki. No tak, niektórzy tak lubią, jak jest dużo rzeczy się dzieje dookoła, to niektórzy tak po prostu lubią. Bardziej się skupiają. Dobra, Hetman B6. Skupmy się teraz właśnie w tej sytuacji. Tutaj, tutaj. Tego spróbuję gońca stąd sprzątnąć. Nieco mi tutaj zawracał gitarę. Dobra, jest atak. Tutaj sprzątniemy. No i skoczek. Dlatego pionka się będziemy nastawiać. Jakaś wieża FD8, wieża AD8. Hop. Ha, i teraz będę miał opcję sprzątnąć pionkę, jeżeli będzie wieża D1. Tu już widzę taktykę, że ona chyba działa. Działa na pewno, bo jak wieża mi zbije, tutaj bije hetmana. A na końcu tu pionek mi wisi. No, ale jest jakieś zawirowanie przynajmniej. Raczej tak grać trzeba. Przynajmniej w takim krótkim czasie oczywiście. Właśnie jakaś muzyczka chyba by się przydała na streamie, co? W takich ligach. Jakąś playlistę trzeba by było stworzyć, albo cokolwiek, żeby leciało. Z drugiej jednak strony może lepiej, nie? Na żywo jak gramy w turniejach, no to przecież też nie włączamy muzyki. Okej, okay. No jest pionek więcej. Bronimy tego pionka i tyle. Przestawimy zaraz figury. Ktoś pisze, co to znaczy flagować. Flagować znaczy grać na czas. Widziałem ten ruch. Przyznaję się, widziałem ten ruch. I spoko, jest pionek więcej. Możemy tak sobie fajnie tu wymienić za chwilę. Przecież tutaj mogłem też. A, to wszystko jest dobre. Tak mi się wydaje. Znaczy bezpieczne w ten sposób. Królem setr po prostu podejdę. Król F8 wszystko załatwi. Jeszcze H5 mogło być dokładne. No to już grajmy niedokładnie. No H5 jest. Żeby już nie było przełomów, to zawsze wybijemy. No i wieżą. No to końcówka musi być wygrana. Niby tu króla puszczam. Faktycznie może tak trzeba było. Teraz mogę tak. No i sobie trochę potańczymy tutaj. Teraz mam taki ruch. Tutaj go przegonię. I będę łapał. Przestrzeń. Tutaj sobie ta. A tu może mi zagrać. Bo ja mam mało czasu, ja muszę się sprężać. Czyżby tutaj było dla mnie fajne miejsce? Teraz tu przejdę. O, jeszcze wyżej, no to już w ogóle jest bajka.
Wszystko zdążymy. Jest Maciek, jest dobrze. Mówię, która godzina. Dziewczyna, która mi się podoba, powiedziała, że jak wygram z botem 2300 na czeskomie albo zdobędę genialny ruch, to się ze mną umówi. Jakieś... naprawdę masz taką opcję? Stary, to masz piękną motywację, gratuluję. Jak do tego uczciwie doprowadzić? No, cóż. No nie wiem, jaki masz ranking startowy, powiedz lepiej, czy do 2300, czy jak masz na przykład 2100 teraz, powiedzmy, no to 2300 jesteś chyba w stanie zrobić, no a genialny ruch, jakiś tam się, no dużo prób musisz wykonać, no i pewnie dasz radę, no. Najwidoczniej, albo umówisz się z inną i tyle. Nie no, żartuję oczywiście, ale można próbować. No to ciekawe, że tutaj takie warunki szachowe dziewczyna ci postawiła. Ciekawe, pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Fajne, fajne. A, 1200 na szybkich. No to raczej szykuj się, żeby zrobić genialny ruch, bo długo się nie spotkasz raczej. Znaczy nie umówisz się. 2300 to byś musiał pewnie z pół roku dobrze potrenować, albo z rok, no nie wiem, może i więcej, ciężko mi powiedzieć. Dobra, ja tu się skupię troszkę na grze, bo jeszcze w ciry zaraz dostanę. Genialny ruch. Może genialne ruchy na niższym poziomie też się zdarzają. Nie wiem, od czego to zależy, kiedy jest genialny ruch. Jakieś fajne poświęcenie może wykonasz, to wtedy ten genialny ruch się ukaże na czesko. I spróbujemy tutaj zastawić pułapkę. Zrobimy roszadę. Tu grozi... A nie, nie grozi mat. Goniec E6. Myślałem, że tam daje mata. No nie, nie, nie. Nie, nie. To trochę się pomyliłem. To nie szkodzi. Spróbujemy tego gońca trzasnąć. Długa roszada była trochę ryzykowna. Mój król jest tutaj narażony na nieprzyjemności ze strony przeciwnika, ale... Ale zawsze jest jakieś ale. No uciekamy, uciekamy tutaj od jakichś tam pułapek taktycznych. Muszę wracać. To nieźle mnie tutaj załatwił. No widzę, widzę to wszystko. Czy ja tutaj coś podstawiam? Tu. Może nie, jakimś cudem. Ale pozycja jest z tych bardzo mało przyjemnych. Tu chociażby zagra. No ale nie zagrał. Dobrze, chociaż tyle. Tyle dobrego w tej złej pozycji. Co nie znaczy, że to już jest koniec kłopotów. One się mogą dopiero zacząć. Szczególnie, że mam 43 sekundy do końca tej partii. W papionkach się wyrównało. Jakimś cudem. No może też będzie panikował, jak będzie miał mało czasu. Mimo, że on ma 2 sekundy, plus 2 sekundy. Jakieś takie opcje. Świtają mi po głowie. Aha, tu skoczek może wybić. Dobra, to bez znaczenia. O, podstawił figurę. Jakże mi przyjemnie.
przynajmniej poddają. Cieszę się, że nie testują mnie do końca. Słuchajcie, pan Szakuś Klub, no, idzie mocno na pierwszym miejscu. Jest bardzo przyjemnie, jest bardzo przyjemne. Trzeba to po prostu utrzymać. I będzie świetnie. Gdzieś tam już nas będą zauważać na liczesie. Możesz też powiedzieć dziewczynie, że możesz z nią rozegrać genialną partię. Może też, wtedy też się zgodzi z tobą umówić. Spróbujmy jakieś ostrzejsze takie tam dziobanie po C5. W tych strukturkach. Co, wymieniamy tego końca? Chyba wymieniamy. A może jeszcze nie. Poczekamy, aż zagra F4. O, teraz wymienimy. I teraz struktura pionków czarnych jest lepsza w końcówce, szczególnie ciężkofigurowej, bo są mniej wysunięte do góry. To już można się zahaczyć. Tak może trzeba było, ale to już poszło. To do góry. Będzie chciał mnie tam skrobać na F7. W sumie tak mogłem. To zawsze takim ruchem mogę zepsuć strukturę pionków przeciwnika. O tak. Bronimy się. Zabierze C7, zaraz zagram. Ha, po wymianie będę musiał pionkiem to zrobić. No też nie najgorzej. Król F8 w zanadrzu mamy. No dobra, rozbijamy tę strukturę. Takim planem, a potem będę zbierał pionki, tylko ja mam sekund mało, więc muszę streszczać temat. Ok, jeszcze tak, dokładniej może spróbujemy. I tutaj będę skrobał pionka.
No dobra, mamy wygraną partię, tylko 30 sekund, więc trzeba troszeczkę szybciej. Próba wymiany pionka. Tego lepiej. Więcej pionków na środku. Może tak, tak. To już zabawa, no ale to już po prostu mam G4 teraz. A, nie mam G4. Muszę tak. Ale sprytnie, to tędy wymienię. Dobra. Spryciula, chciał mnie załatwić tutaj takim ruchem, sztuczką szachową. Jak tam drużyna? Drużyna walczy. Bardzo ładnie nam idzie, bardzo dobrze. Dzięki serdeczne. No dobra, tutaj już może nie obetniemy czasu z tym 2-300 gościem. Czasu można sobie tutaj pykać. No dobra. No H3 zagram, żeby tutaj DF4 dojść. Teraz A5. Przytrzymać ten ruch, tu goniec dobrze stoi. Może tego weźmiemy. Troszkę za szybko zagrałem może, ale pionek to pionek. Za darmo. Powrót gońca, mamy czas. Czy grywam E4? Nie, nie grywam E4. Dla zabawy mogę oczywiście zagrać, ale w poważnych partiach to nie gram E4. Wolę tego pionka obok. Tu muszę uważać na strzał na F3. C1 chyba przerzucimy figurę. O, sprytnie. A to wtrącimy tutaj. Wybijemy i zagramy G5. Skoczek nie będzie miał gry, będzie musiał się przestawiać. Znaczy tędy może się przestawiać oczywiście. I tak będzie robił. Ale my dopchamy tego piona. A co tam? Król G3. Co ma skoczek zrobić? Poświęcenie, coś tam niby można. Ok. Mamy to. Słuchajcie, dzisiaj jakoś tak mi dobrze idzie, bo ja obcinam czas i wygrywam, a to jest więcej punktów, to jest 5 punktów, to jest dużo. To jest sporo. No tak, ja tutaj jestem na pierwszym miejscu, to to słaby poziom jeszcze tej ligi na tym etapie, ale trzeba te schodki przechodzić, trzeba się starać oczywiście. 3 plus 2. Bardzo dobrze, cieszę się, że jesteście. Wiem, będę to powtarzać często.
Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Ile jest szczebli tej ligi? No na pewno do pierwszej, czyli do jedynki. FM Mrios, Mrios. Ok, zagrajmy C5. No zagrajmy, a może A6 takie. O, posunięcie D4 już nie jest najlepsze. W tym wydaniu akurat te czarne dostają dobrą grę. Taką dosyć prostą. Raczej. Chociaż nie wiem, czy goniec B4 jest dobrym ruchem. Tu gram na czuja, przyznam się. No, zagramy G5. Wszystkie figury grać muszą. No tu czarne mają bardzo dobrą grę. Tak się złożyło, ale przeciwnik zagrał chyba źle. Chyba na pewno źle. Zejdźmy z jakichś tam związań. Zbił jednak. Tak się tutaj rozbestwił. No to wieża H6. No to skoczek. Dobra. No to wieża i tu będę uciekał. Jeśli pierwszych 7 się liczy tylko, to można zaprosić jeszcze kogoś do zespołu, tak dobrego. No, można. Nawet chciałbym. Tylko nikt nie przychodzi. Znaczy, tak nie zapraszałem jeszcze w większości, powiedzmy, które bym mógł. Ale w tych wyższych ligach więcej osób się liczy do tej punktacji, nie tylko 7, więc to też jest fajne. Tutaj chyba przechodzi bicie. Tu mogę potem zagrać. No i przewaga materialna jest bardzo duża tutaj. Pozycyjna również. Bierze G4 jeszcze mi wtrąci. Ok. No mamy to, mamy to. Zdobyte. Fajnie. Kto to jest Bubus 06? Niech się ujawni. Bardzo fajnie, że jesteś. Silny zawodnik. Zapewne. O, widzicie. Na licze się jest o tyle fajnie. Ja sobie teraz z turnieju wyszedłem. Na zawodnika, inna przeglądarka, znaczy inna strona i nadal jestem w turnieju, więc to jest fajne, bo na czeskomie jakbym tam zrobił wyrejestruj, to nie mógłbym już wrócić, to by było przykre, a tu w internecie przecież wszystko się może zdarzyć. No dobra, lecimy dalej. Mamy 30 minut do końca, więc spokojnie tutaj trzeba spróbować dowieść. Tutaj mnie uczyli, żeby bronić piona. I tutaj mnie uczyli,
żeby bronić piona. I tu mnie uczyli, żeby tak grać. I chyba tak. Tu mogą następować pewnego rodzaju pułapki pod tytułem mat na D3. Haha! Sprytne, sprytne. Jakże to było sprytne. No idzie dobrze, tak, to prawda. A damy szacha. Bierze oczywiście, a teraz damy szacha tutaj. Pytanie, czy wymiana hetmanów wejdzie w grę? No tak. No dobra, wymienimy. Będziemy technicznie tutaj próbować przeciwnika ogrywać, o ile moja technika na to pozwoli. Kieruch H6 zaczepny. Troszkę gońca ustawimy wyżej. Dobra, tu się przestawimy wieżą. Tam są jakieś próby. O, C5 teraz wchodzi ładnie. Bo teraz biję tutaj i wjeżdżam ładnie wieżą. Zdobywam piony i w ogóle jest piękna pozycja. No tak. Dobrze, mamy to. Żeby nie było, to ja dzisiaj nie gram dobrze, to przeciwnicy grają słabiej. Ale punkty cieszą, zawsze troszkę morale się odbijają. MI 1964, no dobra. Ja lubię te pozycje, no one są podobne do królewsko-indyjskiej. Tylko że jestem czarny i mi bez tempa. Mam centrum, zawsze lubiłem te pozycje. Niech i tak będzie. F5 jakieś w zanadrzu, co nie jest obowiązkiem. Teraz sobie tutaj zaplanujemy. Tutaj to bijemy. Dobra. I chyba taki ruch jest całkiem niezły, żeby tu ogarnąć pole E5. Mi się przynajmniej tak wydaje. A no właśnie. A zagram F6. To będziemy się troszkę tutaj spierać o pozycję. Niby zamykam gońca, ale ten goniec będzie miał na F7 opcję. Zgadza się wszystko. Wszystko rozumiem. Podrapiemy z tamtej strony. Wieża B8, zawsze to wolna linia, coś tam może się urodzi. Białe też muszą wykonywać posunięcia w tej pozycji. To nie jest tak, że tylko ja muszę tutaj grać coś. Dobra, taki ruch widziałem. No to co, bierz mi gońca, ja wezmę skoczka i gramy dalej. Skoczek H7 niby stoi fatalnie, ale on tutaj bardzo ważny. Ważne pole broni według mnie i na F6. Dobrze, widzę tutaj przerzut hetmana. Dobra, gramy tutaj na króla. Zgoda. Przerzucamy skoczka tutaj na G6. Już tu mogłem skoczkiem jeszcze coś popróbować robić. Skoczek na H7 może jednak powinien stanąć. Jakieś przełomy E5 będą. No właśnie. Może być. Może być. Zbijemy, on zbije tutaj. A, nie będziemy nawet myśleć, bo i tak pewnie bym tak zagrał. I zablokujemy. Jak się uda tą skoczka wstawić, to będzie dobrze. Na jego miejscu już bym jakiś tam G6 zagrał. Otwierał pozycję. To chociaż tak, żeby tu na F5 mnie wskoczył. Ale pewnie goniec zagra na F5. Może wszystko zrobić. Wszystko można.
To tutaj będziemy bronić. No białe chyba lepsze teraz. Białe lepsze są. Czy na e6 słabe pole. Ale już mam opcję wybicia po prostu na e4 i przerzutu skoczka drugiego. I tak zrobimy. A skoczek f5 jest. No jest. Jak wybije pionek, mnie tutaj zmiażdży. Więc wybić nie mogę. Przed tak, hetman f3. Zagram tu, on zbije, ja tu. Skoczek tutaj, szach. Jakiś wieczny szach już widzę, że jest na horyzoncie. No tak. Ale muszę tak grać. Można dołączyć do turnieju. Jasne, że można. W każdym momencie. To jest w formule Arena, więc to jest o tyle fajne, że można. Zapraszam, zapraszam. I wołajcie tutaj arcymistrzów, jak znacie. Ja tu się na remis chętnie zgodzę w tej pozycji. Aha, zaraz ja tu przegrywam. Skoczek tutaj nie mogę, tu bo dostaję mata, wieżą. To się porobiło. Znaczy, będę musiał po prostu wybić skoczka i próbować czarować dalej. A tutaj zagrał. No proszę. Dobra, spróbujemy coś tu wzmocnić, o ile to można nazwać wzmocnieniem. Przeciwnik proponuje remis, a ja się bardzo chętnie zgodzę. W gorszej pozycji, przegranej nawet. Dobra. Lecimy dalej. Nie rozumiem, czemu niektórzy czarnymi grają na e4, e5. To nie jest zły ruch. Tak początek świata wyglądał, szachowego prawdopodobnie. To nie jest zły ruch, zależy jakie debiuty tutaj grają przeciwnicy. No dobra, próbujemy uciąć troszkę, żeby adrenalina podskoczyła. I powalczymy o więcej punktów. Ale zauważa się na tym niższym poziomie, to faktycznie te ruchy są takie niewymagające dużego wysiłku z mojej strony, co u niektórych oczywiście zawodników. Jest różnica poziomu niż Titled Tuesday, no chociażby to, że goniec nie wrócił na E2. A to jest kwestia wyczucia oczywiście też pozycji. Kamienną ścianę chyba zwariowałeś, prodziekanie. Znaczy, mogę zagrać, no. Grzechem to chyba nie jest, ale kamienną ścianę. Zostawmy to dla specjalistów kamiennej ściany. No i co, F4 i prosta gra znowu, zaraz damy mata tam, więc haczy. No i goniec już nie ma ucieczki, no. Samograj totalny. No nic, czasem też tak jest, że... O, tutaj jeszcze zdobywam hetmana. Wezmę pionka. A może nie wezmę, może tutaj będę chciał dać mata, bo zbić skoczka. Myślę, że jeszcze lepsze. Szach. Jeszcze tutaj ma obronę. Chwilowo. Dobra, są punkty, pa szachusiowcy. No Carlsen z Nepo grają, tak grają. Próbujemy obciąć. Przeciwnik jednak nie chce. Wziął. Gambit hetmański przyjęty. Pełna zgoda. F5 dziwne. Okej, oddam końca. No, ustawię wieżę. O, teraz to wezmę. Tędy coś się będę próbować przerzucać.
Aha, a to tego nie widziałem. No dobra, będę tańczył bez jakości. Tańczący bez jakości. O, to nie będzie teraz takie łatwe, żeby tę pozycję wygrać. Jakieś takie czary-mary trzeba będzie zastosować, tylko nawet nie wiem jak. Zbyt mało figur. No, spróbuję zachować te wieże. Zagrać tak, tak. Żeby atakować ostatkiem sił. Może tak. Nie, no nie ta kolejność w ogóle. Bez sensu ruch G4. Ale może jakiś blef. W sumie nie wiem, co on może potem zagrać. Może wszystko. Może tak. Bez sensu zagrałem. Te G4. Oczywiście. Tutaj. Coś będę musiał osłabić. Teraz on na mnie idzie właśnie z drugiej strony. Widzicie? A3 w sumie nie wiem po co również. A czasu mało. O, jeszcze lepiej pograłem. Ok. No tego nie widziałem, no. Przyznaję się, bez bicia będzie porażka. Żadnych praktycznych szans nawet nie mam na wygraną. No jeszcze powalczymy te kilka sekund. Jakieś sztuczki, tam coś. Już kompletnie nie widzę tutaj nic dla siebie. Nie widać, panie Zielonka, tędy. Może tędy. Testujmy. Kolejnego. No widzę te szachy, widzę to, przegrywam już szybko teraz. Czasu mało. Wieża nieaktywna. Przedłużajmy tej agonii. No ale drużyna, tak. Ta drużyna tu jest najważniejsza w tym momencie, więc tam porażki mogą być. Niczym to mocno nie przeszkadza w tych ligach. No dobrze, dobrze, dobrze. Lecimy zaraz dalej. No, obcinamy. No spoko. Taka pozycyjka, proszę bardzo. Śmieszna, nieco. F4 grozi. Co pan na to? Zagram.
A e5, otworzymy gońca. W ogóle ten pionek c6 stoi świetnie, bo nie wpuszcza skoczka na d5. A proszę bardzo, goniec e6. A hetman c8 za moment, będziemy atakować. Już może hetman tędy będzie bardziej korzystnie to wyglądało. I lecimy z prostym planem. Nie ma nic skomplikowanego. To trzeba umiejętnie rozegrać jeszcze. No więc rozgrywajmy. Teraz G4 w ogóle będzie bardzo mocno, bo skoczek na końcu nie działa. Po pionki idziesz? No idź po pionki. Tutaj po tego idzie, ok. No to my grozimy matem. Tutaj i wieża na G8. Takie sztuczki będziemy stosować. Jak się bronić teraz? Czy goniec H4 to jest jedyna obrona, aby wieża tutaj pilnowała? Bo jeśli goniec tu albo tu, to mamy mata na G2. Proszę pana. No tak myślałem właśnie. Zbieramy żniwo. No to już dajmy mata, nie? Na G8. Okej, mamy to. Dobrze, klubowicze, dzisiaj spisujecie się na złoty medal. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. 204 punkty, 40 punktów przewagi. No to to jest już duża, duża, duża przewaga. Tu widzę tak, Bubu 06 też ładnie ciśnie. Dobra, obcinamy. Sobie kombinujemy właśnie w taki sposób. To roszada. Będzie bronił pionka, widać to ewidentnie. No niech broni. P4. Jakby była opcja, to chętnie. Ale to może być trudne po A5. Jednak nie. Bo C5 jeszcze teraz grozi. B5. Więc wygląda to dobrze. Oczywiście on może E5. Nie, E5 nie może, bo tu. A4 jeszcze. No jest dużo opcji w każdym razie. Dobra, zagarniemy pionka. Albo i nie zagarniemy. Znaczy ja muszę chyba w ten sposób tutaj oddać na C4. Ojej, dobra, to tego nie widziałem, strata hetmana, szkoda czasu również, no trudno, trudno, prosta taktyka, której oczywiście nie widziałem, ale dobrze, im więcej teraz podstawiam, to troszkę człowiek może nabierze wprawy w tym niepodstawianiu, mam nadzieję, w przyszłości, też to sobie jakoś trzeba pozytywnie przełożyć, żeby no, nie zdołować się, ale ucinamy dalej, próbujemy.
Jedne partie są oczywiście łatwiejsze, drugie, jak widać, nie są. Tak to jest w tych szachach. No to strata tempa w obronie królewsko-indyjskiej u białych nastąpiła. Białe są po prostu bez tempa. To C5 wrzucimy w takim razie. Skoczek na C6, skoczek E2. Wszystko się wyrobiło? Tak, skoczek D4 mnie interesuje. Ok. Opcja B5. No idziemy B5 od razu. W ogóle pionek D6 to nie ma znaczenia żadnego. Gdy atak idzie na przeciwnika. No dobra. No dobra. No niech będzie nawet hetman C8. A dlaczego by nie? Tu też wisi. Czasami mogę przeceniać pozycję zbyt, ale to już przeciwnik król B1 to w ogóle bzdura. Teraz to już idę na niego. Nawet tak mogę zagrać z opcją skoczek C2. Już nawet nie będę próbować brać pionków, tylko próbować właśnie wprowadzać figury. A tu jeszcze... jeszcze goniec G7 zaczyna żyć. Król się władował z deszczu pod rynnę. Zdecydowanie. Zdecydowanie, proszę pana. Nawet tak zagram, obronię pionka. I co mi zrobisz teraz, proszę pana? Co mi zrobisz, tak zagram. A, jednak nie. Tu jakieś coś tam. Dobra, idziemy na mata za chwilę. Tutaj i tutaj grozi. Daję mata. Jeżeli mi zbije, to daję mata. Ach, jednak widziałem jakąś taktykę. Na szczęście jakąś taktykę widziałem. Weszło, weszło. Fajnie taką taktyką wygrać, no ale gorzej jest dostać niestety. Obcinamy. Ryzyk fizyk. Przeciwnik też widzę tutaj przyspieszenie turbo włączył. O, tutaj wybijemy. Tu zbije pionka. Haha, mam cię. Mam cię. Mam pionka. I lepszą pozycję. Hop. Chyba, że mi weźmiesz wieżę, ja bym wziął. A F3, jakiś tam skoczek zaraz wróci. Okej, okay, tu odbijesz mi. Piona. Widzę to. Tu zagram. Więc nie weźmiesz tego pionka. Wziął. Nie bał się. Odważny. Jeszcze B5 jakieś to tutaj. Tutaj to tutaj. Wystrzelił jak z torpedy w debiucie. No i udało się to wykorzystać. Tutaj to muszę zbić tu. Wszystko pięknie działa. Chociaż E4 można było również zagrać. Ale to też jest bardzo dobry ruch. Przeciwnik chyba czegoś nie widział. Teraz spokojnie, stabilizować, nie śpieszyć się, odchodzić od jakichkolwiek związań. Mogą zbić za darmo wieżę, prawda? Nie zrobiłem tego.
coś próbuje przeciwnik kosnąć. Mat grozi oczywiście. Zakładam, że zagra tu, no to goniec D4. No i mamy te punkty, mamy te punkty. 7 minut do końca. Jaki wariant obrony sycylijskiej oddaje Elona? Co? No ja nie rozumiem pytania w ogóle. Dobra, C5 niech będzie. Znowu się łapią w te takie sztuczki. Oj, czy ja teraz nie złapałem się tutaj? Skoczek G5? Jakiś tutaj. Wariactwa będziemy grać pewnie. No właśnie. Bzdury pograłem. No to jest jedyna opcja, żeby tutaj z tego uciec, skoczek A5. A w sumie może wyszło to dobrze. Teraz H6. Lecimy. Lecimy. No i tutaj goniec jeszcze daje mi się wyprowadzać w taki piękny sposób. Bardzo chętnie. Jak zrobi roszadę, to jest strzał na H2. Wszystko widział. Skubaniutki, wszystko widział. Ale zaraz tam dam mata grając hetmanem na E5. Bronimy, bronimy. Tutaj, dobra. Straszymy. A, ja czasu nie obcinałem, to w sumie nie wiem, dlaczego tak szybko gram. A Bartka muszę zaprosić przecież z klubu swojego. No co ja, kurczę blade. Już cię Bartek na Messengerze zaproszę tutaj, żebyś pykał z nami. O, tata był błąd, proszę pana. Aha, zaraz, bo ja nie mam wieży na E8. Mi się obzdurało, że ja mam wieżę na E8. A jeszcze jej nie mam. Więc to nie był błąd. No i cóż, latamy bez pionka, ale jest pozycja bardzo ładna. Gońce świetnie grają, jakiś skoczek może wchodzi, wolna linia. Wszystko dobrze stoi, gońce przede wszystkim dobrze stoją. Bamboszek, Bartek Bamboszek. Znaczy, nie ma tak na nazwisko, tylko tak, taką ksywę. Blickarz z niego niezły. No dobra. Niech i tak będzie. Mogę wziąć pionka, więc go. Tworzę gońca. No ale dobra. Nie, nie o tego Bartka chodziło, o którym myślicie. Nie. O Bartka Rudeckiego mi nie chodziło. Chociaż on też może tutaj powalczyć. W sumie czemu nie? Ale ma w niej inne zajęcia. Chłopczyna. Dobra, idziemy na mata. No, jest pięknie, słuchajcie. Ja sobie zrobię pauzę z tego względu, że już i tak mamy pierwsze miejsce zagwarantowane.
Więc jest dobrze. A prawdopodobnie partię, którą za chwilę rozegram, bo 3 minuty do końca, prawdopodobnie nie będzie się liczyła już do punktacji drużynowej, więc to znaczy chyba, że ona by się skończyła w minutę albo w dwie, no ale to już myślę, że na spokojnie, w takim dużym komforcie gry i dzisiejszego wyniku. No brawo, brawo, ligowcy, szachusiowcy, brawa dla was. Bardzo się cieszę, mamy awans. Szczebelek po szczebelku. Trzeba teraz myśleć o troszeczkę o wzmocnieniu drużyny, bo jednak no, im wyższy szczebel, tym jest o wiele trudniej. Naturalna sprawa. Więc dzisiaj fajnie. Te awanse są no, takie fajne, ciekawe myślę. Nieco motywujące. Zobaczmy w takim razie, kto tutaj jeszcze jest z naszej paki. Alcybiada włączymy może. Radek. Radek tutaj gra z Impromptusem. No i Radek walczy. E5. Ruch, który pozwala skoczkowi wejść na E4, bo na przykład ruch B4 może to spowodować. Znając Radka, no skoczek E4, no tak, tu skoczek zbije, hetman zbije. Zbije hetmanem na 100%. A, Radka znam tutaj bardzo dobrze jego technikę gry. No ale to jest naturalne, bo tutaj hetman na H7 będzie chciał dać mata. Pionek mniej u białych. No właśnie, to może być minus w końcowej fazie gry, ale jednak jest dobrze. Ten goniec tutaj z hetmanem dobrze działają. Pytanie, co z tym gońcem? Pytanie jest jakieś, tak? Ile zespołów awansuje? Trzy zespoły awansują, ale nie do tej samej ligi, bo tam my awansowaliśmy do, już wam mówię, do ligi 7C. Czyli, no, nie wiem, jak to tam dokładnie działa, ale to jest wyżej niż 7A na przykład, więc spoko. No, zawsze trzy drużyny awansują. No i też gramy tam na przykład do Bundesligi, do pierwszej ligi. To tak jak pewnie w piłce nożnej podobnie jest, jeśli chodzi o ilość tych całych lig wszystkich. No tutaj czarne można powiedzieć, jakby się wykaraskały, aczkolwiek mi się bardzo ten pionek nie podoba. Fajnie byłoby jakoś go tam jakoś przestawić wieżę na G3, żeby spróbować go ugryźć. No goniec B1 prawdopodobnie zobaczymy. Skoczek. No wszystko taktyka. No w każdym razie, słuchajcie. Mamy awans. Tutaj 20 kilka sekund zostało. Mamy awans, więc jest pięknie. Jest pięknie. Gratuluję, szachusiowcy. Pięknie, pięknie. Wszystko wyszło bardzo, bardzo dobrze. Mamy awansik. Jeszcze oficjalnie tutaj zobaczymy. Warto dla tej muzyczki było zagrać jednak. Brawo, brawo, awansujemy do 7C. Pięknie, gratulacje.